Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gość, można powiedzieć, specjalny, bo zbliża się sezon turystyczny, a jest nim Krzysztof Urbański, prezes Zamku Książ. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, chociaż na razie Zamek Książ, jak za Hochbergów, jest wielkim placem budowy. Przede wszystkim dobiega końca remont dachu. Jak to się udało tak szybko zniwelować skutki tego tragicznego pożaru z grudnia? Zaraz po pożarze postawiliśmy sobie główne zadanie, że jak najszybciej musimy to odbudować. Taką datą kluczową jest dla nas oczywiście początek maja i Festiwal Kwiatów. Festiwal Kwiatów. Natomiast niezależnie od festiwalu wydaje się, że zrobimy to wcześniej. Dobra współpraca z gminą, bo to gmina jest inwestorem ze względu na to, że środki z ubezpieczenia trafią do gminy. Procedura specjalna zastosowana w takim przypadku, no bo tutaj rzeczywiście baliśmy się, że może dojść do jakichś strat ze względu na zalania dodatkowe czy warunki atmosferyczne. No i naprawdę idzie to szybko. Do 10 kwietnia znikną rusztowania, jakieś drobne obróbki, a myślę, że na połowę kwietnia będziemy gotowi i ten dach będzie w całości odbudowany. Czyli dach już można powiedzieć jest gotowy, natomiast bardzo dużo się jeszcze dzieje na samym przedzamczu. Zdaje się, wspominał pan już kiedyś, że parking przed zamkiem raczej nie należy brać tego pod uwagę, że będzie można przed zamkiem zaparkować. Co tam się będzie działo i dokąd będzie pan kierował turystów? Ze swoimi samochodami. Zacznijmy od tego, że rzeczywiście od wielu lat mówiliśmy o tym, że to przedzamcze nie było naszą wizytówką. To było pierwsze wrażenie, które było co najwyżej średnie. No tak, betonowy plac zastawiony samochodami. To rzeczywiście nie pasowało do zabytkowej budowli. Mamy przepiękny park, który historycznie rododendrony Księżnej Daisy robiło na wszystkich duże wrażenie. Również tutaj wspólnie z miastem Wałbrzych dwa lata temu pozyskaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaczęło się od przebudowy zbiornika i tej fontanny, a w tym roku już prace idą całą ławą. Gmina inwestuje tam prawie 5 milionów złotych. Z naszej perspektywy najciekawsze to są te nasadzenia. 47 tysięcy roślin będzie obsadzanych w parku, więc będzie to robić ogromne wrażenie. No i oczywiście w ramach tego ograniczamy ten ruch samochodowy. Ja pragnę uspokoić wszystkich. To nie jest tak, że on będzie zupełnie zablokowany. Będą wjeżdżać autobusy komunikacji miejskiej, będą wjeżdżać goście hotelowi, będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych. Natomiast zależy nam na tym, żeby ten ruch turystyczny był przekierowywany głównie na parking centralny. To jest mniej więcej w połowie drogi między Palmiarnią a Zamkiem Książ, więc to są dwie nasze atrakcje. A w kwietniu dodatkowo dołożymy do tego możliwość zwiedzania mauzoleum, więc myślę, że to będzie taki pakiet. Park po odnowieniu to będzie fantastyczne miejsce, żeby się przespacerować. To jest 200-300 metrów. Jeśli natomiast ktoś uzna, że to jest ciut za długo, to zgłosiły się podmioty, które są zainteresowane organizowaniem przejazdu meleksami pomiędzy tymi atrakcjami, więc taka możliwość też będzie, natomiast same przedzamcze, raczej park, raczej deptak, raczej miejsce spacerowe. No i tylko dla wyjątkowo potrzebujących osób ten dojazd bezpośrednio pod zamek. Panie prezesie, w zamku często odbywają się różne wieczorne imprezy, już pomijam wesela czy studniówki, ale czasem są wystawy. A wspominał pan kiedyś, że być może droga od centralnego parkingu do zamku może być oświetlona. Czy to jest realne? Będzie oświetlona już teraz, to znaczy w ramach trzeciego etapu z tej przebudowy będą instalowane oświetlenie zarówno droga dojazdowa, bo teraz te lampy tak dziwnie się kończą na Piastów Śląskich przy Kostce, przy Stadzie Ogierów i już sam dojazd do zamku był w ciemnościach. Będzie zrobione oświetlenie drogi dla samochodów, będą oświetlone alejki również parkowe, także będzie to miejsce do spacerów również po zmroku, no i doświetlenie do parkingu centralnego, także z tym sobie też powinniśmy poradzić. W ramach tych imprez, o których pani wspomniała, ten dojazd do zamku będzie, bo to nam tylko zależy, żeby w ramach tego ogromnego ruchu turystycznego, po prostu ten parking był ciągle zablokowany, nie można było się tam dostać. Wydaje nam się, że to przejście przez park będzie dodatkową atrakcją dla turystów. Turyści przeważnie u nas spędzają cały dzień, jak już przyjeżdżają z Polski, więc tak to jest przy większości tego typu obiektów. Nigdzie nie podjeżdża się pod sam obiekt, a myślę, że po tych nasadzeniach rzeczywiście będzie co w tym parku
zobaczyć. Panie prezesie, co prawda do Festiwalu Kwiatów jest jeszcze trochę czasu, ale chyba nie dla Was, prawda? Przygotowania już się zaczęły. Co możemy powiedzieć w tej chwili o festiwalu? Czy wiadomo już, jakie będą atrakcje, a przede wszystkim jakie są rady dla turystów, którzy w tych dniach zechcą odwiedzić zamek, bo no jest wtedy rzeczywiście najazd i czasem trzeba długo postać w kolejkach po bilety. Czy ma Pan na to jakąś radę? To zaczniemy od atrakcji, bo dla nas w zasadzie już jest po organizacji festiwalu, to znaczy mamy wszystko dograne. Myślę, że w ciągu już dwóch tygodni zapięte. Pojawi się program oficjalny. Ja mogę przede wszystkim powiedzieć, że to, co w zeszłym roku było z naszej perspektywy przełomem, czyli Mistrzostwa Florystów, te nowe ekspozycje, które były naprawdę fantastyczne. Statutowo Mistrzostwa Polski nie mogą się odbywać częściej niż raz na dwa lata. W ubiegłym roku mieliśmy Mistrzostwa Polski i one będą u nas za rok. Natomiast w tym roku będą Mistrzostwa Dolnego Śląska. Jakość tych prac będzie dokładnie taka sama, także serdecznie Państwa zapraszamy. Jesteśmy już po spotkaniu ze Stowarzyszeniem Florystów Polskich. Mamy zapewnienia, że tych kwiatów będzie co najmniej tyle samo, co w zeszłym roku. Co najmniej takiej samej jakości, więc tutaj myślę, że będzie co oglądać. Oczywiście dodatkowe atrakcje, te co zwykle, czyli różnego rodzaju animacje. Obserwujemy to, co się nam sprawdziło w ubiegłym roku i tutaj warsztaty dla najmłodszych były takim hitem. W ubiegłym Dzieci roku, się są zainteresowane w ubiegłym układaniem roku bukietów? Było to tylko dwa dni. W tym roku podjęliśmy wspólnie decyzję, że będzie to przez cały festiwal, czyli od 30 kwietnia do 3 maja. Przeżyliśmy w ubiegłym roku dojazd do zamku przy remoncie drogi wjazdowej, więc myślę, że już teraz może być wyłącznie lepiej. Z takich rad to po pierwsze bardzo zachęcamy do kupna biletów przez internet. To z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, w tym roku wprowadziliśmy nowość, że bilet kupuje się na cały festiwal, więc nie ma powodu stresować się pogodą. Z tym Czyli biletem będzie można wejść od 30 do 3 maja, ten bilet będzie obowiązywał za jedną cenę. Ten bilet jest do jednorazowego wykorzystania w tym czasie, więc można w ostatniej chwili podjąć decyzję, kiedy nas się odwiedzi. Ten bilet jest do 6 kwietnia zdecydowanie tańszy niż bilet w kasie. Od 6 kwietnia przez cały festiwal będzie w średniej cenie, natomiast najdroższe w tym roku i to znacząco droższe robiliśmy bilety w kasie, dlatego że zależy nam na tym, żeby przy tej kasie po prostu nie marnować czasu. My zapraszamy Państwa do zwiedzania komnat zamkowych, a nie do stania w kolejkach pod kasami. Także zachęcam, jeszcze bardziej zachęcam, żeby ten bilet do tego 6 kwietnia, czyli do Wielkanocy, to jest taki moment, że niektórzy mają trochę więcej czasu, więc to jest świetny moment, żeby te bilety kupić. Z tych kwestii logistycznych mamy obiecane, że Stado Ogierów przygotuje łąki po obu stronach Piastów Śląskich. My jesteśmy, tak jak od 2 lat, umówieni z Centrum Handlowym Szoszą i przy Kastoramie na parking. Stamtąd będą autobusy dojeżdżać pod zamek, więc dla Wałbrzyszan szczególnie zachęcamy, żeby nie jechać autem. No i tak auta będą stały do Świebodzi. Będą wzdłuż drogi 35. Ze Świebodzic będą, tak jak w ubiegłym roku, jeszcze to domawiamy z Lasami Państwowymi, ale będą busy wjeżdżające od Lwów. Tych busów będzie w tym roku więcej. W ubiegłym roku z tym było różnie. W tym roku mamy 2 firmy, które będą się tym zajmować. Także jeśli ktoś zostawi auto w Świebodzicach, będzie możliwość podjechania pod górę. Będzie zwiększona oczywiście liczba autobusów komunikacji miejskiej. Mamy nadzieję, że to wszystko sprawi, że ten dojazd będzie maksymalnie ułatwiony. No, to jest tak duży festiwal, że zawsze tam jakieś drobne problemy logistyczne będą, natomiast naprawdę robimy z każdej strony wiele, żeby ten dojazd ułatwić. Dobrze się sprawdzają te autobusy spod centrum handlowego i myślę, że jeśli więcej Wałbrzyszan by z tego korzystało, to wszyscy by na tym skorzystali, bo to nie jest długa trasa, można dojechać, wtedy Kilka nie trzeba się stresować, stresować parkowaniem. Te autobusy podjeżdżają pod parking centralny, one jeżdżą w zasadzie non-stop, więc nie ma długiego problemu z oczekiwaniem. I do tego zachęcam, a najlepiej jadąc do nas już mieć bilet w kieszeni, bo to naprawdę ułatwi wszystkim życie. Czyli powtórzmy jeszcze raz, do 6 kwietnia tani bilet na Festiwal Kwiatów, bez stania w kolejce, i bez na dowolny przepłacania dzień i na dowolny dzień festiwalu. To rzeczywiście warto z tej propozycji skorzystać. Panie prezesie, i jeszcze jedna atrakcja, o której mówi się już od dawna, mianowicie ekspozycja obrazów z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale są to obrazy szczególne, bowiem będzie to taki comeback, jakby powrót tych eksponatów do Zamku Książ, bowiem stąd one właśnie pochodzą. Są to zasoby nabyte przez rodzinę Hochbergów, które później zostały wywiezione i dobrze, bo dzięki temu ocalały i przetrwały. I teraz planowany jest wielki powrót tych dzieł
do Zamku Książ. Być może niektóre nawet trafią na te same miejsca, gdzie wisiały wtedy, jak rodzina Hochbergów w zamku mieszkała. Jaki jest plan związany z tą właśnie wystawą? To jest coś, co obiecaliśmy. Ja bardzo się cieszę, że mogę już ostatecznie potwierdzić, że od 11 lipca, czyli od soboty, ta wystawa będzie ogólnodostępna. 8 kwietnia we Wrocławiu podpisujemy umowę z Muzeum Narodowym. Będzie to na początku wystawa czasowa, bo tak w ramach polskiego prawa musi to być zorganizowane. A czy już wiadomo, na jak długo te obrazy zostały wypożyczone do zamku? Umowa opiewa na lat 4 z możliwością jej przedłużenia, natomiast myślę, że zobaczymy, jaki będzie odbiór tych obrazów. No, nie ukrywam, że rozmawiamy o tym, żeby te obrazy na stałe już u nas zagościły. W pierwszym etapie przyjedzie do nas 39 obrazów i 2 rzeźby. Tak jak pani powiedziała, część z nich, nie wszystkie, bo to też jest atrakcja, część z nich to są zbiory, które wyjechały z Zamku Książ. Natomiast, ponieważ ta wystawa ma pełen scenariusz, to znaczy wystawa będzie pod tytułem Metamorfozy Zamku Książ od Piastów do Hochbergów. Ona będzie pokazywać pełen przekrój tego, co się w historii zamku działo. To będą portrety osób, które z zamkiem były związane, to będą piękne pejzaże. To będzie sztuka europejska, bo przecież Hochbergowie zwozili te obrazy z całej Europy, te, które im się podobały. Zaczynamy od sal barokowych na pierwszym piętrze, bez sali Maksymiliana. I największa przebudowa czeka salę Konrada, tam będzie specjalna wystawa. Przygotowani jesteśmy, przeszliśmy audyty do udostępniania wystaw na całym pierwszym piętrze, więc traktujemy ten 11 dzień lipca jako początek. Natomiast mamy nadzieję rozszerzać tę kolekcję. Będziemy pozyskiwać środki na konserwację kolejnych dział Hochbergów, które są w zasobach Muzeum Narodowego. Ja myślę, że będziemy Państwa mogli co jakiś czas zaskakiwać nowym eksponatem. One nie były wcześniej pokazywane w innym miejscu? Mówimy o zamku. Znaczy, część tych obrazów jest eksponowana w Muzeum Narodowym. Większość to są obrazy, które były konserwowane specjalnie dla nas i one będą miały po raz pierwszy tutaj premierę po wojnie w ekspozycji. Tak jak powiedziałem, to nie jest tylko to, że pokazujemy te wystawy, do tego będzie, czy jest pełen scenariusz, do tego będzie wydawnictwo przygotowane przez kuratora, panią dr Lejman, która od początku pilotuje ten temat. Myślę, że będziemy mieli do zaoferowania w tym nowym sezonie od lipca naprawdę coś wyjątkowego. Wszyscy ci, którzy nawet niedawno byli w zamku, serdecznie zapraszamy, bo będzie to rzeczywiście wyjątkowa. My się bardzo cieszymy, bo wiele lat się o tym mówiło, żeby taką wystawę do zamku przyciągnąć. Nam się udało. Bardzo chciałem podziękować panu profesorowi Oszczonowskiemu, bo to w zasadzie dzięki jego decyzji. Ale on był, pamiętam, zawsze też zwolennikiem tego. Poza tym ma dokładnie zinwentaryzowane te dzieła, które z Zamku Książ zostały wywiezione i on wie, co tam było i jest też chce, żeby one do zamku wróciły. Myślę, że nie nadużyję zaufania pana profesora, mówiąc, że on jest przyjacielem zamku i troszkę fanem, więc od początku ta współpraca nam się bardzo dobrze układała. Zaczęliśmy w dniu, kiedy pan profesor odbierał Nagrodę Kulturalną Śląska w Zamku Książ i wtedy obiecaliśmy sobie coś takiego. Akurat tak się potoczyło, że pan profesor został dyrektorem Muzeum Narodowego, co oczywiście nam znacząco ułatwiło późniejsze rozmowy. Dobry zbieg okoliczności. Oczywiście, no szczęście sprzyja w takich przypadkach i chcemy to wykorzystać. I tak jak mówię, no 11 lipca serdecznie zapraszamy. Będzie to oglądać. A panie prezesie, czy będą jakieś szczególne warunki zwiedzania tej wystawy, oglądania obrazów? No bo wiadomo, są to cenne dzieła, one będą na trasie wycieczkowej. Czy na przykład będą bilety droższe, czy będą jakieś specjalne godziny udostępnienia, czy one będą po prostu, czy one będą tam obecne przez cały czas tych tras wycieczkowych, ich otwarcia? Celowo tak umieściliśmy tą kolekcję, żeby ona była ogólnodostępna, po to ją ściągamy, tą kolekcję, żeby właśnie pokazać to wszystkim. W ramach biletu nie zamierzamy w lipcu zwiększać cen biletów, czyli w ramach biletu dla turystów indywidualnych i dla grup będzie oprowadzanie po tej wystawie. Oczywiście będzie to się wiązało z naszej strony z większymi środkami bezpieczeństwa. Jesteśmy po audycie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Zamek spełnia wymagania do prezentacji tych obrazów, dlatego też możemy teraz spokojnie podpisać tą umowę. Więc wszyscy ci, którzy po 10 lipca trafią do zamku, będą mieli możliwość zobaczenia tych obrazów. Panie prezesie, bardzo dziękuję za te wszystkie obietnice, które w dodatku zostaną spełnione. Nie są to czcze obietnice, czyli nowy parking, nowe nasadzenia w parku, festiwal kwiatów i obrazy Hochbergów ponownie pokazywane w zamku Książ. Przypominamy Państwu o
kupieniu tańszych biletów na Festiwal Kwiatów do 6 kwietnia przez internet i można się już w te bilety zaopatrzyć. A naszym gościem był Krzysztof Urbański, prezes Zamku Książ. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i nieustająco zapraszam do zamku. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.